możemy zaczynać. Ale to był test. A, tak? To był test? Nie, to był test, przykro mi, musisz mnie wsunąć. Za jabłka. Super, jesteśmy online. Dobry wieczór. Bardzo dziękujemy za przybycie dzisiaj w ten bardzo zimowy, pierwszy taki zimowy piątek krakowski. Ja nazywam się Magda Dropek, Stowarzyszenie Queerowy Maj i Fundacja Równość.org.pl i bardzo tutaj się cieszę, że jesteśmy w takim gronie i że w ogóle to się dzisiaj odbywa. Ja przypomnę jeszcze, że zaczynamy debatą. Po debacie będzie tutaj taki rozgrzewający set Noara. Natomiast między 21.30 a 22.30 zarapuje dla nas Susk, a od 22.30 do północy będzie tutaj jeszcze grał Rusałka, więc mam nadzieję, że ten wieczór, pierwszy taki wieczór, który sobie wymyśliliśmy w tym roku, będzie dla Państwa przyjemny i otwarty, przyjazny, bo takie też było założenie tego dzisiejszego spotkania. Ja jeszcze powiem kilka słów w ogóle, skąd się wziął pomysł, bo to też tak jest troszkę, że przez dwa lata Queerowym Majem organizowaliśmy Marsz Równości, pandemicznie, wakacyjnie. W tym roku marsz już tradycyjnie przeszedł ulicami Krakowa w maju. I pomyślałam sobie, że jak już tak będzie w tym roku, po raz pierwszy od tych dwóch lat, że wakacje, pod koniec wakacji, początkiem jesieni się nic takiego queerowego nie wydarzy, więc spotkaliśmy się kiedyś przypadkiem z Pauliną Żaczek z Granko Agency na ulicy i tak właśnie mówiłam, że tak pomyślałam, że może fajnie by było coś takiego zrobić, bo takich też wydarzeń mi brakuje. Wydarzeń też takich trochę właśnie łączących naszą różnorodność, jeśli chodzi o społeczność krakowską i też tą społeczność sojuszniczą. I tak właśnie powstała pierwsza odsłona Pryzmatu, czyli queerowego Krakowa. Zaprosiłam dzisiaj tutaj do rozmowy dosyć może nieoczywistych gości i gościnie, bo są z nami aktor i nasz wielki tutaj sojusznik, też aktywista działający w wielu aspektach tak już krakowskich, że tak powiem, czyli Mateusz Janicki. Jest z nami Joanna Ostrowska, pisarka i badaczka, która queeruje historię, też w pewien sposób tą krakowską historię, o czym jeszcze też na pewno nam więcej opowie. Jest z nami Wojtek Piątkowski, urzędnik miasta Krakowa, pracujący teraz bardzo ciężko nad strategią nową miasta, którą też mam nadzieję, o której mam nadzieję, że też nam trochę więcej opowie i o tym, czy będzie inkluzywna bardziej niż poprzednia, czy nie. Jest z nami Żenia Welko, osoba performerska z pochodzenia z Białorusi, która też mam nadzieję opowie nam trochę więcej o tym w swoim takim właśnie spojrzeniu na Kraków. Jest z nami Kasia Lofe, czyli tutaj też osoba sojusznicza, która też będzie Żenię wspierać i też nasza wielka sojuszniczka, która robi wspaniałe rzeczy tutaj z społecznością białoruską i w ogóle myślę, że społeczność białoruska ma niesamowite szczęście do młodych kobiet, które mają mnóstwo energii i myślą też bardzo inkluzywnie o budowaniu społeczności. Myślę, że to też jest bardzo ważne doświadczenie, o którym też myślę, że warto, żebyśmy posłuchali. I jest z nami queerowa feministka, dobrze mówię, tak? Czyli Nata Bazar. I takim jesteśmy dzisiaj gronie, a to grono też takie trochę, jeszcze powiem na początek, już przestaję zaraz gadać, obiecuję. Pomyślałam sobie też o tym, dużo myślałam sobie w kontekście tego wszystkiego, co się w ostatnich 3 latach stało w Krakowie i nie tylko oczywiście, i o tym, jak Kraków się zmienia. Jak wygląda ta kultura krakowska, o której myślę sobie, że ona nie jest tak do końca dla nas wszystkich dostępna z jednej strony. Z drugiej strony, ja też działając bardzo dużo oddolnie i też dosłownie na ulicy, widzę, jak ten Kraków buzuje, jak jest różnorodny i jak bardzo dużo rzeczy się dzieje oddolnie i właśnie w takich miejscach, jak dzisiaj tutaj jesteśmy. I tak pomyślałam sobie, żeby właśnie tego trochę Krakowa też tutaj odkopać. I oczywiście spotykamy się też dzięki wsparciu miasta Krakowa, co też myślę jest ważne i symboliczne.
i już przestaję gadać i oddaję wam głos. I tak na początek chciałam się was zapytać o to, jeśli jak myślicie Kraków, to jakie jest wasze pierwsze skojarzenie? Pierwsze takie może być jedno słowo, jedno zdanie. Powiem stereotypowo, nie, że dziedzictwo, no bo wiadomo, najwięcej tegoż dziedzictwa zachowanego, takiego naprawdę w dobrym stanie i z dużym takim bagażem historycznym. I co, smog? Tak dla przeciwwagi. Znaczy, jeśli chodzi o tego przez G, to muszę od razu trochę, chciałbym od razu tak przy okazji odczarować, bo chwaląc jakby też nasze miasto, że byliśmy tak naprawdę pierwszym, jesteśmy trochę taką jak to powiedzieć, ofiarą sukcesu, bo zaczęliśmy jako miasta spośród miast polskich pierwsi faktycznie coś robić konkretnego, żeby temu smogowi przeciwdziałać. Uchwała antysmogowa pierwsza tutaj weszła w Krakowie, więc więc tak, z jednej strony się kojarzymy, a z drugiej strony tak naprawdę trzeba pamiętać, że bardzo się, znaczy bardzo, może poprawiła się zdecydowanie sytuacja, chociaż niestety no nie jesteśmy otoczeni też z jednej strony innymi gminami, które nie wprowadziły żadnych jakichś takich zakazów, a z drugiej strony jeszcze mamy bardzo intensywny i uciążliwy ruch samochodowy, więc który niestety się też bardzo mocno dokłada. To takie moje skojarzenie, jak to by was chciały. To ja mam trochę podobnie, znaczy mi się też kojarzy smog i smog, to oba łączą i dziedzictwo i też nasze problemy, z którymi się borykamy, bo smog, ja mam jakieś zawsze miałem wrażenie, ja jestem wychowany, urodzony w Krakowie i zawsze ten Kraków wydawał mi się trochę zadymiony, ale nie tylko pod względem smogu, ale też takiego podejścia do kultury, do urządzania miasta, do myślenia o mieście. Ale rzeczywiście mam, tak jak Magda powiedziała przed chwilą, mam jakieś takie mocne poczucie, że to się mocno zmienia, że jakby jest jakaś taka, że Kraków zaczyna buzować, zaczyna mówić, zaczął walczyć ze smogiem, ale też walczy z tym smogiem takim zadymieniem i doświadczenie moje ostatnie, które było doświadczeniem wielu z nas, czyli doświadczeniem tych spraw uchodźczych w Krakowie, które jakoś tak mam wrażenie, że miałem takie poczucie spotkania z tysiąc naprawdę wspaniałych, fajnych ludzi, którzy patrzyli na Kraków w sposób otwarty, jako właśnie miasto, które może być pomostem, a nie właśnie jakąś taką zabitą twierdzą. Więc patrzę na taki Kraków z dużą nadzieją, takiego miasta, które ma szansę stać się, staje się jakimś miastem otwartym, już dużo mniej zadymionym. Przepraszam, będę mówić po rosyjsku, bo teraz się uczę języka polskiego, ale nie mówię dobrze. Dla mnie Kraków во многом напоминает мне о Минске, но для тех, кто живет здесь, для поляков, которые живут здесь, и для мигрантов это всегда очень разные впечатления. Jak po mnie, to Kraków bardzo przypomina mi Minsk. Natomiast dla Polaków, którzy tu mieszkają, i dla obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Krakowa, to są bardzo różne doświadczenia. Для меня было большим восторгом увидеть вещи, которые я никогда не видела в Беларуси, например. В Кракове я побывал в своем первом квир-баре. Спасибо, Кася, это Линда. Было для меня захватывающее отвидание таких мест, которых в Беларуси нигде на свое własное очи не видела, как, например, впаднение до Линдо-бару квирового. Здесь нужно пояснить белорусский контекст. В Беларуси нет закона о пропаганде, как есть в России. Но неофициально на вечеринки, на квир-вечеринки приходит полиция и арестовывает людей,
И это всегда были очень закрытые мероприятия, и после 20-го тем более, их почти практически не осталось сейчас, и для меня это было большой разницей. Muszę wyjaśnić trochę kontekst, bo w Białorusi nie istnieje takiego zakazu na propagandę LGBT jak w Rosji, natomiast jest po prostu niepisemnie, że wpadają przedstawiciele sił, czyli ludzie w mundurach do spotkań społeczności queerowej i sprawdzają wszystkich, zabierają do więzienia, także ta atmosfera, która jest obecnie w Polsce, była dla mnie zaskoczeniem. Это также, Краков также для меня город, в котором я увидела свой первый прайд, и это вызвало у меня огромный восторг. У меня не слишком много средств для выезда за границу, чтобы посещать прайды, но для меня это был очень мощный экспириенс, и важно то, что он происходил в Кракове, а не только в столице, потому что культурная жизнь, в том числе квирная жизнь в Беларуси, очень сосредоточена вокруг столицы. Również dla mnie Kraków jest pierwszym miastem, w którym widziałam swój pierwszy Pride. I jest to dla mnie na tyle znaczące, że po pierwsze to nie jest stolica, bo na przykład w Białorusi to całe kulturowe życie queerowe jest wokół Mińska, czyli wokół stolicy, głównego miasta. Natomiast dla mnie było znaczące, że to jest Kraków, to miasto, w którym jestem teraz obecnie. И это тоже очень сильно отличается от белорусского контекста, потому что в Беларуси, ну, одно из знаковых событий, которое происходило в 2020 году, это квир-колонна белорусская, которая вышла в Минск на протесты, и это было совсем не похоже на то, что могло, чем мог бы быть прайд, конечно же, это было не разрешено, людей задерживали, применяли к ним насилие, и для меня возможность выйти на улицу и быть внутри шествие среди квир-людей и не стесняться, и заговаривать с людьми, получать комплименты. Для меня это очень большой восторг. To też bardzo różniło się od doświadczeń, które mam z Białorusi, bo po raz pierwszy w ogóle kolumna queerowa, którą mogłem odwiedzić, to było podczas protestów białoruskich w 2020 roku. Natomiast to też nie było podobne do Pride'u, bo ludzi zatrzymywano, bito, katowano i być później w Krakowie wśród osób, z którymi możesz zagadać, do których możesz zagadać, które mówią ci przyjemne rzeczy, gdzie czujesz się swobodnie i się nie wstydzisz, to jest naprawdę świetne doświadczenie. Еще то, что меня впечатлило, возможно, я не слишком долго в Кракове, я всего лишь полгода в Кракове, полгода в Польше в целом, но когда я говорю с работниками государственных учреждений и подаю какие-то документы о себе, дело в том, что я трансмаскулинный человек, и я сделал официальный переход в Беларуси, и когда я говорю о смене своего паспорта, о том, почему у меня есть документы на старое имя, люди реагируют более спокойно. Jeszcze jedna dla mnie znacząca rzecz w Krakowie jest polega na tym, że spotkania z urzędnikami przechodzą znacznie w bardziej łagodny sposób niż w Białorusi. Kwestia jest taka, że ja jestem, czyli Żenia, jest osobą transmaskulinną, która zrobiła całkowite przejście też według papieru i paszportu i każde spotkanie w Białorusi było bardzo denerwujące. Natomiast wyjaśnić, o co chodzi i dlaczego pewne rzeczy są widoczne lub niewidoczne, jest znacznie prościej w Polsce i więcej wyrozumiałości. Dla przykładu, просто сейчас я по интеграционной программе посещаю центр помощи семье, и когда мне нужно было объяснить, почему у меня сменены документы, я просто сказал, что это в связи с коррекцией пола, и мне просто кивнули и никак не прокомментировали. А для сравнения, в Минской поликлинике, когда я говорил об этом знал весь коридор, потому что все кричали друг другу: «Вау, посмотрите, здесь сменили пол». Po prostu do przykładu, kiedy teraz odwiedzam w Polsce takie kursy, integracyjne kursy rodzinne i kiedy dla emigrantów, natomiast kiedy zapytano mnie, dlaczego zmieniłem swoje papiery, to po prostu odpowiedziałam, że było to w związku ze zmianą płci i przejściem. I na to mi kiwnęli, po prostu machnęli głową.
do porównania, w Białorusi miałam takie doświadczenie, że cały korytarz wiedział o tym, co się dzieje, bo po prostu krzyczeli na cały korytarz: o, popatrzcie, tu jest przejście do innego genderu. В целом, да, есть очень много прекрасных вещей, которые я здесь увидел в Кракове. Есть, конечно, и проблемы с тем, что, ну, это касается в целом польского контекста, что для меня это очень гендерированный язык, очень сильно, значительно более гендерированный, чем русский и белорусский. И это в целом касается Польши. И также контекста мигрантского, потому что мигранты чаще всего необеспеченные финансово люди и живут далеко от центра, контактируют, снимают жилье, контактируют со старшим поколением, которое может быть не в восторге от них. И это все же другой контекст, который отличается от тех, кто живет здесь. С того, что могу вынести как минусы певные, то есть, во-первых, очень контролированный путевый язык, значительно в большем степени, ніж язык белорусский, ніж российский. И то есть трохи тригерующе. И другая вещь, то есть быть мигрантом, чили обцокраевцем, и часто спотыкание с особами, например, старшего поколения, которое может не толеровать, иметь какие-то неприятные чувства вобез особ из иных краев. Tak, i z tego powodu, że jesteśmy daleko od centrum, mieszkamy daleko od centrum, no to takie spotkania z starszymi osobami, w ogóle mniej takie kulturowe życie, no to jest bardziej często widziane. Żenia już odpowiedział na część moich pytań dalszych, także dziękuję za to, właśnie w kontekście też jakby życia queerowej osoby migranckiej w Krakowie, więc też dobrze usłyszeć, że są to dobre doświadczenia, myślę sobie. I też siedzi tutaj obok ciebie urzędnik właśnie, więc myślę, że dla Wojtka jest to też bardzo ważne, ważne informacje, więc dzięki też za to podzielenie się też od razu tym doświadczeniem. Dzień dobry, mam na imię Nasta, trochę mówię po polsku, ale nie uczyłam się, ale narodziłam się w Grodno, to jest na granicy z Polską i patrzyłam telewizję i słuchałam radio. Już za kilka tygodni będzie rok, jak my tu żyjemy, i pierwsze, co tak naprawdę kojarzy się mnie z Krakowem, tak, to jasne, że smog, ale pierwsze, co było, to Pan Jezus, przepraszam bardzo, ale dla mnie to naprawdę było na po prostu wszędzie. A nie Jan Paweł II? A? Nie Jan Paweł II? Nie, i wiecie co, do pana Jana Pawła II, ja tak go lubiłam w dzieciństwie, wiecie, bo patrzyłam to TVP1, które było kiedyś okej, i słuchałam Trójkę i tak pan, no, Jan Paweł taki Polak, którego wszyscy lubią dla mnie, ale kiedy przyjechaliśmy, to po prostu ten Pan Jezus, no po prostu ta ilość kościołów, to po prostu dla mnie było szokujące, bo my tyle nie mamy, nie kościołów, nie cerkwy, i po prostu było na wszędzie. I takie mieliśmy też doświadczenie takie z żoną, że kiedy mieszkaliśmy w poprzednim mieszkaniu, to było mieszkanie, które gospodarz zdawał dla turystów, takie po na dzień, na dwa, ale zdecydował zdawać na długo. Arendować i mówi, że wszystko, co nie potrzebujecie, no, oddajcie mi i wszystko będzie okej. Okay. My wszystko zapakowaliśmy do jakichś torebek, i kiedy on zobaczył Pana Jezusa, powiedział: nie, Pan Jezus powinien tu wisieć, i mieszkanie zdaje się tylko z Panem Jezusem. My takie, no okej, okay, mam nadzieję, że nie będzie problemu, że na Pana Jezusa patrzą lesbijki. No to tak naprawdę to było dla mnie zaskoczenie, że tyle kościołów, ale jeżeli mówić o takich, rozumiem, że zawsze jest do czego iść naprzód, i rozumiem, że Polska też ma swoje problemy i bardzo chcemy, bo my ożeniliśmy się w Kijewie w barze, ale chcemy zrobić takie oficjalne dokumenty w Szwecji albo gdzieś w Europie, i bardzo moja żona jest jurystką, prawniczką. I bardzo chcę zrobić taki precedent, żeby dali nam ipotekę jak na rodzinę. Nie wiem, czy otrzymujecie, ale spróbujemy. Ale tak naprawdę rozumiem, że jest do czego iść, ale jeżeli mówić o moim doświadczeniu życia w Białorusi i wtedy życia rok i trzy w Kijewie, to kiedy przyjechaliśmy do Krakowa, po prostu przez 5 dni zrozumieliśmy, że my po prostu możemy po jedną iść na ulicę, bo w Kijewie my nie mogliśmy tego robić.
My nigdy nie chodziliśmy na przykład do centrum. Jedna z nas nigdy nie chodziła, tylko we dwóch, bo to by było po prostu niebezpiecznie. A co mówić do Białorusi, to po prostu w Białorusi nie mogłam być w ogóle otwartą lesbijką, dlatego że mam dwóch dzieci i po prostu wiedziałam, że no, to jest pytanie dla tego, żeby zabrać dzieci u mnie. Dlatego z tego powodu Kraków jest dla mnie super, ale zawsze jest co zmienić do lepszego. Także dziękuję. To ja już mi niewiele zostało do powiedzenia, wszystko powiedzieliście, co chciałam powiedzieć. Powiem jedno, mi się Kraków zawsze chyba będzie kojarzył i to jest też dla mnie specyficzny moment, bo ja w Krakowie nie mieszkam od 2007 roku. Przyjechałam tutaj teraz na 3 miesiące na stypendium, co jest też ciekawe, bo Polska mi nigdy stypendiów za te bezeceństwa, którymi się zajmuję, nie dawała, ale nagle Kraków otworzył przede mną swoje podwoje. Mieszkam w bardzo konserwatywnej dzielnicy i bardzo bogatej też dzielnicy, bo na Woli Justowskiej, w willi Decjusza, więc wyobrażacie sobie, że nadal jestem tam pewnym outcastem. Ale przyjeżdżając tutaj, kojarzy mi się to nadal ze studiami i z takim wyrwaniem się też, ja nie jestem z Krakowa, urodziłam się tutaj, ale nie mieszkałam tutaj, więc oczywiście dla mnie to jest ta droga wielu osób stąd, czyli droga słoika, osoby, która przyjechała z mniejszej miejscowości do większego miasta. Zawsze wiedziałam, że jakby moja droga to jest skończenie szkoły średniej, zdanie matury i później ucieczka z tej małej miejscowości do większego miasta i wiadomo, ponieważ ja jestem z Podkarpacia, że to było od jasna od samego początku, że będzie Kraków, że to nie będzie Rzeszów, że to na pewno nie będzie Lublin, że to będzie właśnie Kraków. I druga rzecz, która pojawiła mi się na samym początku, jak zadałaś to pytanie, no mnie się Kraków też zawsze będzie kojarzył z moją pierwszą paradą w życiu i to jest de facto pierwsza parada w Krakowie też, ta słynna pierwsza z 2003 roku, która była jednym z najlepszych, najciekawszych, najcudowniejszych, najbardziej, nie wiem, kolorowych, tęczowych wydarzeń w moim życiu, a z drugiej strony była tym pierwszym momentem, kiedy spotkaliśmy się z jakąś no, totalną falą brutalności, nienawiści, ataku, kiedy uciekaliśmy, kiedy latały cegłówki i wszystko, do końca swoich dni pewnie tego nie zapomnę. Ale jak zaczęłaś mówić o tych kościołach, to tak, to myślę, że od samego dzieciństwa też Kraków mi się zawsze będzie kojarzył z kościołami. Jest taki artysta wychowany zresztą w Krakowie, Janek Simon, który zrobił kiedyś taką fenomenalną pracę, taki ala film trochę animowany, gdzie wszystkie kościoły na mapie Krakowa nagle startują jak rakiety w przestrzeń. Dalej wierzę, że to jest możliwe i myślę, że byłoby przynajmniej więcej miejsca, a może smog by zniknął. Jeszcze dodam jedną rzecz, bo a propos Krakowa i kościołów, to mam takiego przyjaciela, zresztą też człowieka queerowego, który pochodzi z Wrocławia i on zawsze mówił, że Mateusz, Kraków to jest takie niesamowite miasto, zawsze jak widzisz gołębia, to gdzieś jest zakonnica i działa to na odwrót. I wiecie, że to jest naprawdę niesamowite, że za każdym razem, jak mi się to przypomina i widzę tego gołębia, mówię, czy jest zakonnica? Jest zakonnica i na odwrót. I to jest naprawdę rzeczywiście miasto, w którym zawsze występują i pingwiny, i zakonnice. Ja proszę, gołębie. Doskonale. Dobrze. Słuchajcie, pozwolę sobie teraz już wziąć sformalizowania, więc chciałam ci, żebyś tak króciutko powiedział, o co chodzi, jeszcze tak przypomniał o tej sprawie, w ogóle też na jakim etapie ona teraz jest, ale też chciałam się ciebie zapytać właśnie w kontekście Krakowa, czy ta sprawa też jakoś i to nagłośnienie, bo też byliście tutaj osobami medialnymi, jakby też jesteście jedną z twarzy tej całej akcji, czy też wpłynęła jakoś na waszą lokalną widoczność i też jak się żyje w Krakowie jako ujawniony gej, a do tego urzędnik? No więc pokrótce tylko, co to jest ta litygacja? No to można powiedzieć tak najprościej, że to jest po prostu próba zmiany prawa. Tam, gdzie prawo nie funkcjonuje w pewnych obszarach, podejmuje się właśnie taką litygację. W naszym przypadku zaczęliśmy od próby zawarcia związku w Urzędzie Stanu Cywilnego. Z pewnych powodów odbyło się to w Bochni, ponieważ kancelaria prawna, która nami się opiekuje pro bono, wskazała nam tą jurysdykcję tarnowską i najbliżej był Urząd Stanu Cywilnego w Bochni, bo tam podobno szybciej te sprawy się toczyły. No jak dowiedzieliśmy się, że jeszcze Bochnia, no to trochę żeśmy się przerazili. Bo w Krakowie, no to ja jeszcze też pracuję w urzędzie i tam trochę znałem tych ludzi z USC, czyli z Urzędu Stanu Cywilnego.
Wydawało nam się, że to będzie tak zwana szybka piłka i dostaniemy tą odmowę i będzie po prostu pierwszy kroczek w tym procesie litygacji. No ta Bochnia właśnie była dla nas takim no, dużym przeżyciem. Możecie sobie wyobrazić, że w mniejszym ośrodku no, to wywołało jeszcze większe takie poruszenie w tym urzędzie. Nasza prośba o po prostu no, wydanie tak naprawdę zaświadczenia, że nie możemy zawrzeć tego związku. Co było nam potrzebne oczywiście do kontynuacji tego procesu. Kolejnymi procesami, jak już udało nam się uzyskać po tej wizycie w Urzędzie Stanu Cywilnego tą odmowę, no to kolejne były kroki sąd rejonowy, sąd okręgowy, no i potem kwestia Trybunału Konstytucyjnego, to właściwie tylko był tak formalnie, natomiast no już była skarga do Strasburga. I jakby nasz ten case opierał się na sprawie włoskiej z 2015 roku. My zresztą też zaczynaliśmy jesienią 2015 roku. No teraz mija ileś 7 lat, tak? No i końca nie widać niestety. No i cóż, w 2017 roku otrzymaliśmy informację ze Strasburga, że nasze sprawy zostały nadane numery. Więc było wielkie ajwaj, konferencja prasowa i tak dalej. No i byliśmy pełni nadziei, dlatego że okazało się, że dostaliśmy te numery dosyć szybko, wyjątkowo szybko. No to wtedy dobra zmiana tak zwana się już rozkręciła i my to tak kładliśmy na karb tego, że Strasburg, że instytucje europejskie wiedzą, co się tutaj w Polsce dzieje, wyrabia. I idą nam trochę na rękę, ale niestety no, potem okazało się, że zapadła długa cisza. Kolejny sygnał był w zasadzie w zeszłym roku i kiedy to dowiedzieliśmy się, że sprawa został nadany bieg i pierwszym takim krokiem po nadaniu tego biegu jest próba takiego ugodowego załatwienia sprawy. To znaczy no, Strasburg zwraca się do państwa. Państwo występuje z taką propozycją, że na przykład zapłaci nam pieniądze, żebyśmy dali im spokój. To było dla nas zabawna, była jedna rozmowa ze znajomą osobą, która stwierdziła, no to bierzcie. No takie trochę nieporozumienie. Natomiast tyle, po prostu czekamy. Z różnych źródeł tam dowiadywaliśmy się, że nasze sprawy, nasza i bo jeszcze z nami cztery inne pary, gejów i lesbijek w tej sprawie uczestniczą, że nasze sprawy są ciągle gdzieś odkładane na spód tej takiej kubki i dlatego to tak długo trwa. No ale cóż, no 7 lat, podobno ta sprawa włoska trwała 5, o której wspominałem i mieli szczęście, dlatego że jak został wydany wyrok w Strasburgu, to był rząd lewicowy Matteo Renziego i wprowadzili im w końcu te związki partnerskie. To są Włochy w ogóle jako współzałożycielskie państwo Unii Europejskiej było dla mnie zawsze zaskoczeniem, że tak długo nie miało żadnych rozwiązań prawnych, nie widziało osób LGBT prawnie. No przynajmniej na poziomie możliwości formalizowania związków, poziomie tych rozwiązań rodzinnych. Natomiast mimo, że to są tylko związki, to zdaje się jest tam możliwość adopcji takiej, tej joint adoption, nie? Tak, przysposobienia, dokładnie. Także no cóż, no czekamy. A jak pytasz, jak to się przełożyło właśnie, no mieliśmy oczywiście w związku z tą sprawą trochę wywiadów różnych w mediach i no i oczywiście po pierwszych takich wywiadach szliśmy z duszami na ramieniu do pracy, co będzie już na portierni, prawda, spoglądanie, czy czytali, czy teraz zaczną po prostu, nie wiem, nie podadzą ręki, klucza nie wydadzą na portierni. Natomiast okazało się, słuchajcie, zupełnie coś odwrotnego niż obawialiśmy się, bo w ogóle dużo ludzi wyszło do nas samych z siebie, gdzieś tam na korytarzu, gdzieś tam zaproszenia na Facebooku, więc reakcje były no, zaskakująco pozytywne. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, nie mamy iluzji, że wszyscy tacy nagle happy, ale po prostu myślimy, że ci, którzy są jakoś tam przeciwnie, po prostu nie odzywają się, nie jakoś tam nie,
no to też jakoś tam jest dobrze, że nie było jakichś nie, bo nie spotkaliśmy się faktycznie z jakimiś przejawami jakiejś agresji takiej werbalnej czy jakiejś fizycznej. Także no i wydaje mi się właśnie, że to też było takim przyczynkiem dla nas, że zaczęliśmy troszeczkę się w tej społeczności też odnajdywać. Zaczęliśmy w ogóle jakby w tą społeczność queerową wchodzić, bo wcześniej to jest tak jak w większości z was pewnie, że to jest taki proces. Też nie od zawsze przecież byliśmy odkryci. Jak zaczynałem pracę w urzędzie, też na początku byłem w ukryciu. I też było dla nas mega ważne właśnie, że zaczęliśmy się kontaktować właśnie z ludźmi ze społeczności, z organizacjami, też uczestniczyć w marszach. W rekordowym przecież roku 2019 było ich ponad 30, a nasz rekord wtedy też mieliśmy swój, byliśmy w 11 różnych miastach, miasteczkach. No, było też fantastyczne, bo po prostu poznawaliśmy Polskę przez pryzmat, jakby z perspektywy Marszu Równości, nie? Co jest fantastyczne, bo się idzie środkiem ulicy i masz okazję oglądać te kamienice, różne piękne obiekty, domy, także że to też była taka dodatkowa okazja. Turystyka taka, można powiedzieć, pride'owa. Także jak najbardziej pozytywne. Także zdarza mi się turystykę marszową uprawiać i też polecam. I to nie jest wcale tak, że jeździmy tymi autobusami opłacanymi przez nasze organizacje, bo nie, jeździmy za własne pieniądze. Wojtku, pozwolę sobie ciebie jeszcze zapytać o tą strategię Krakowa. Bo też, nie wiem czy wiecie, miasta mają strategię. Jest w przygotowaniu teraz strategia Kraków 2030, tak? Dobrze, to jest teraz aktualizowana. Ja też brałam udział w warsztatach w kontekście też ze strony właśnie tych organizacji społecznych, które zostały zaproszone do udziału w takich warsztatach w pracy nad tą strategią. Będą teraz też od przyszłego roku konsultacje jeszcze takie bardziej społeczne, więc na pewno damy wam znać, więc śledźcie też nasze media społecznościowe i strony. Natomiast chciałam się właśnie ciebie zapytać też, jak bardzo będzie inkluzywna ta strategia i co się w niej znajdzie i co też dla ciebie jako osoby, która nad nią pracuje, jest dla ciebie najważniejsze. Tak, no tak tylko naświetlę, że strategia właśnie, jak Magda mówiła, że Kraków ma strategię i miasta mają strategię, czyli generalnie taka mapa drogowa. Wytyczamy sobie cele najważniejsze i ustalamy sobie, w jaki sposób te cele osiągać. Potem jakoś to próbujemy weryfikować. No ja już długo pracuję w urzędzie i właściwie w tym samym miejscu cały czas, właśnie tam zresztą, gdzie się tą strategię opracowuje, i muszę powiedzieć wam, że to daje mi też taki ogląd na tą ewolucję, bo jak pracowaliśmy w 99 nad pierwszą strategią, no to ona była kompletnie taka, można powiedzieć, zabiórka, taka wsobna, w ogóle nie było jakiegoś elementu partycypacji. Potem 2005 była kolejna i wtedy była już taka próba wyjścia na zewnątrz, natomiast daleko oczywiście do trybu partycypacyjnego wtedy, ale był jakiś taki konkurs w prasie, bo to jeszcze internety to jeszcze tak nie hulały powszechnie. No bardzo, oczywiście bardzo małe było zainteresowanie tym konkursem. I kolejna strategia to jest to ta, która jest obowiązująca. Zaczęliśmy pracowaliśmy nad nią długo. Zaczęliśmy w 2013 roku i to było pierwsze takie otwarcie się wreszcie. Zaprosiliśmy wtedy bardzo dużo środowisk, organizacji. Staraliśmy się jak najszerzej wyjść i po prostu próbować współtworzyć z ludźmi tą strategię. Trwało to dosyć długo, bo dopiero w 2018 została uchwalona i w tym dokumencie pierwszy raz pojawiły się zapisy, można powiedzieć, właśnie takie równościowe. Tutaj nie chciałbym się specjalnie chwalić, ale trochę musiałem za tym też się przypomnieć
i trochę właśnie trochę tam się poupominać. Udało się zachować, powiem wam tylko tyle, że zapisy właśnie z takim jakby klauzulą taką, gdzie był zapis równościowy i antydyskryminacyjny, pojawił się w misji początkowo, bo strategia zazwyczaj ma wizję, czyli taką wizję miasta przyszłości, w takim najczęściej w kilku zdaniach, i misję, czyli jakby misja komunikuje, jakimi wartościami będziemy się kierować przy realizacji strategii, i w tamtym miejscu mieliśmy właśnie zapis taki równościowy, który niestety został wykasowany na krótko już przed uchwaleniem. Do końca nie wiem, czyja to była decyzja, bo była trochę taka spychotechnika, natomiast został zapis w celu, jednym z celów strategicznych tej strategii, celu spójność społeczna. I, no i to był taki dla mnie też taki pozytyw, bo to był pierwszy taki zapis w dokumencie, bo strategia jest najważniejszym dokumentem w ogóle, który właśnie jakby ma kreować ten rozwój miasta. Więc jakby to już było coś. Natomiast takim deficytem było to, że nie szedł za tym jakiś konkret, prawda? I teraz tą strategię aktualizujemy, tak jak Magda właśnie mówiła, znowu staramy się jak najszerzej tutaj otworzyć na różne grupy społeczne na tym etapie aktualizacji, i już wiem, że jakby już są na tą, ta propozycja obecna z aktualizowanych celów było, mieliśmy ich 6 w tej strategii, która obowiązuje od 2018, teraz będą 3. No i tam te kwestie inkluzywne będą zdecydowanie, one będą bardziej horyzontalne, te cele, takie, bo mniej takie silosowe, bardziej przekrojowe, i pierwszy cel będzie właśnie poświęcony między innymi właśnie wspieraniu równości i różnorodności. I tam te zapisy teraz będą bardziej skonkretyzowane i one będą też bardziej, jak to się mówi, takim żargonem planistycznym zoperacjonalizowane. To znaczy nie będzie tylko zapisu celu, ale też zostanie przyjęty w zasadzie już jeden akt taki realizujący został przyjęty. Na razie w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Plan Równości Płci. I on determinuje głównie jakby środowisko pracy. To znaczy zwraca uwagę na kwestie właśnie równości i przeciwdziałaniu dyskryminacji w różnych aspektach w środowisku pracy, ale jest w nim też taki zapis, który wskazuje, żeby wszystkie polityki, programy, które właśnie realizują strategię rozwoju Krakowa, żeby one miały tą perspektywę równościową. Tam to jest wyraźnie zapisane. Nawet dzisiaj mieliśmy przez cały dzień w pracy tak właśnie akurat na wokandzie tą kwestię. Tutaj muszę powiedzieć, że ogromna jest zasługa naszej pełnomocniczki prezydenta miasta do spraw polityki równościowej Niny Gabryś. Ona bardzo tutaj mocno pilnuje tych kwestii, bardzo się włącza w pracę nad strategią. I myślę, że dzięki jakby temu, że ona jest taka zdeterminowana, bo wiecie, to też musi być osoba w randze właśnie odpowiedniej. No tak to jest, prawda, w administracji publicznej, że takiego urzędnika pionka po prostu niekoniecznie ktoś posłucha. Chociaż z drugiej strony mam też takie refleksje, że czasami wydaje ci się właśnie, że jedna osoba w jakimś gremium nic nie zmieni. Ja tak na przykład ta pełnomocniczka Nina Gabryś, ona została wybrana do Rady Miasta i potem jakby zmieniło się jej stanowisko. Znaczy jakby zrezygnowała z mandatu i teraz pełni funkcję pełnomocniczki do spraw polityki równościowej. No i jak, ponieważ jakby znałem jej działalność wcześniej, społeczną i też właśnie w kwestiach równości, to myślę sobie, no tak, gremium Rady Miasta ma 43 osoby. Myślę sobie, co zmieni jedna osoba, prawda? I okazało się, że nagle zaczęło się sporo zmieniać. Jeszcze jak Nina Gabryś była radną, to już wtedy zaczęły się pewne rzeczy dziać. To znaczy, no była konferencja Tęczowy Kraków
Magistracie pierwszy raz pojawił się tęczowe flagi. To było po prostu wielkie wow w 2019. To jest ta flaga, tak. Potem została powołana Rada do Spraw Równego Traktowania. Wspaniałe, po prostu bardzo takie różnorodne, przekrojowe ciało doradcze i które też faktycznie nie jest tylko po prostu jakimś takim gremium, które sobie jest, tylko tam rzeczywiście fajnie to działa. Także ja też myślę sobie właśnie wtedy, że gdybym też nie łaził za tą kwestią równościową przy strategii, to być może to by znowu gdzieś tam było upchnięte. I po prostu myślę, że po prostu nie trzeba się bać, tylko może, że urząd jest, powiedzmy, jawi się jako taka konserwatywna instytucja i to jednak po prostu trzeba przełamywać i po prostu próbować. Dziękuję ci bardzo, Wojtku. To jesteśmy tu i teraz. Bardzo na razie ta opowieść o Krakowie nam ładnie wygląda. Ja bym teraz poprosiła Joannę, żeby trochę właśnie przenieść się trochę do tej historii. Ja też, jak myślę sobie o Krakowie, jakby czuję tą ciężkość historyczną tego miasta i to też jest, myślę, bardzo trudne w queerowaniu zarówno tej historii, jak i tego tu i teraz. I chciałam ciebie zapytać też, jak to wygląda z twojej perspektywy. No oczywiście z mojej perspektywy to jest też trudno oddzielić moją biografię od tego materiału, którym ja się zajmuję. I to jest też ciekawe w ogóle metodologii badań queer historycznych, że to, kim my jesteśmy jako historycy, historyczki czy osoby, inkluzywnie osoby zajmujące się historią, też bardzo mocno wpływa na materiał, nad którym pracujemy, ale też na to, w jaki sposób tak naprawdę aktywistycznie zmieniamy, queerujemy tą rzeczywistość historyczną. Więc jakby Kraków, tak jak mówiłam od samego początku, bo to było zawsze bardzo ważne dla mnie miejsce, jako też dla badaczki, bo po pierwsze to tutaj zaczynałam, tutaj kończyłam swoje pierwsze studia, tutaj próbowałam ze studentami pierwsze queer historyczne tematy, wbrew instytucjom, wbrew uniwersytetowi, więc to były takie... No takie eksperymenty trochę, tak? Jak to w ogóle też, czy to się uda, czy to ma w ogóle rację bytu, czy jest zainteresowanie. To jeszcze były takie czasy, to jest mniej więcej po 2007 roku, 2007-2012, kiedy nie na Uniwersytecie Jagiellońskim, szczególnie na Wydziale Historycznym, który delikatnie rzecz ujmę, nie jest otwarty i inkluzywny nadal. Bądź też bardziej afirmatywnie, może jeszcze nie przyszedł czas, żeby się otworzył, albo powoli się otwiera. Więc to też jest taki, dla mnie to queerowanie tej historii tutaj jest też związane z takimi moimi pierwszymi doświadczeniami, eksperymentami w tym w ogóle jak to robić, jak się tego uczyć samemu jako badaczce. Ja się zajmuję przede wszystkim II wojną światową, więc to co powiedziałaś a propos też obciążenia historycznego, jak najbardziej tutaj Kraków w tym wszystkim pasuje. Zajmuję się II wojną światową i zajmuję się bardzo szeroko pojętą historią seksualności w okresie II wojny światowej, więc nie tylko queerowością, ale też szeroko z dobrowolnymi relacjami seksualnymi, ale też przemocą seksualną w czasie II wojny światowej. To od tego tak naprawdę zaczynałam gdzieś tam. Też bardzo inkluzywnie podchodzę do wszystkich tych zjawisk. I to, co jakby było dla mnie najistotniejsze, to i co dalej jest w pewien sposób się toczy, to, żeby znaleźć tutaj te historie, które są bardziej afirmatywne, które są bardziej takie empowering. Ponieważ mamy już sporo takich opowieści, które są o cierpieniu, o byciu przeżywcą, byciu ocalałym. Mówię oczywiście o obozach koncentracyjnych, mówię o więzieniach itd., itd. Te historie są. Jedną z takich historii, zresztą powojenną, akurat z Krakowa opisuje w swojej ostatniej książce Oni. Zresztą zaraz trochę powiem o tej historii, bo ona trochę wywraca do góry nogami też takie nasze przekonanie o tym, że Polska jako społeczeństwo pod względem prawnym była zawsze bardzo otwarta, tolerancyjna i akceptacyjna, tak to nazwijmy. Ale to, co jest teraz takim moim celem, to żeby rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim właśnie w różnych miejscach znajdywać te historie, które wychodzą w poprzek tych rzeczy, którymi ja się najczęściej zajmuję, czyli sprawami karnymi, prześladowaniami, tym długim trwaniem prześladowczym, które dla większości moich bohaterów i bohaterek przecież nie skończyły się w 1945 roku i to jest też coś, co jest częścią tej opowieści, że osoby nieheteronormatywne prześladowane w czasie wojny. Ten okres wojenny był, myślę, że najcięższym etapem tego prześladowania, ale to nie znaczy, że to się w 1945 roku skończyło.
I ta historia, którą opisuję w Onych, to jest historia z 1947 roku, z bardzo specyficznego, ale też myślę, że ważnego miejsca dla queerowego Krakowa. Miejsca, które już poniekąd nie istnieje, jest trochę takim powidokiem. Mówię o skrzyżowaniu Starowiślnej i Dietla. Tam kiedyś, jeszcze w latach do lat 70. do tej słynnej zmiany i przebudowy linii tramwajowej był szalet miejski, przepiękny mały budyneczek szaletu miejskiego, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Już w okresie wojny, ale przede wszystkim w tym krótkim okresie powojennym, jednym z dzierżawców tego szaletu był jeden z moich bohaterów. I tam punkt po punkcie, gdzieś powolutku rozwijało się takie małe środowisko, głównie męskie oczywiście, mężczyzn homoseksualnych, szerzej mężczyzn heteronormatywnych, którzy spotykali się w tym szalecie, tam nie jest to nic dziwnego i wyjątkowego, wiecie doskonale, że to są te miejsca, to były te miejsca, ale rzeczywiście tam było takie centrum, w którym też mieszały się, taki melting pot, w którym się mieszały też różne klasy społeczne. Więc tutaj to też, ta historia też łamie takie nasze przekonanie i tą kliszę, że homoseksualne historie, nieheteronormatywne historie to tylko klasy wysokie, nie wiem, arystokracja, inteligencja. Nie, nie, nie. Ja pisząc moją książkę nauczyłam się naprawdę wielu nowych zawodów, o których nie miałam zielonego pojęcia. Naprawdę dekarz jest najmniejszym tutaj był problemem. Były takie, że nie umiałam kompletnie zrozumieć w ogóle o kim ja piszę. I to jest też bardzo takie empowering w tym sensie, że niszczy takie nasze przekonanie, że klasowo ten układ hetero i nieheteronormatywności jest też bardzo, bardzo trwały. Ale wracając do tej historii, bo powiedziałam, że ona była też takim bodźcem, który zmienił też moje przekonanie. I ci ludzie funkcjonowali w tej swojej rzeczywistości, przez siebie wykreowanej, w tym jednym miejscu, przez kilka dobrych lat. Aż do pewnego donosu, czyli dokładnie tak jak robiono w okresie II wojny światowej i po, do donosu zresztą seryjnego mordercy, który postanowił zemścić się na jednym z tych mężczyzn i po prostu rzucił plotkę. No i milicja obywatelska zareagowała natychmiast, wykorzystując taki artykuł z Polskiego Kodeksu Karnego, artykuł 207, i to jest to, co najważniejsze, co chcę wam dzisiaj zostawić, co chcę powiedzieć, nad czym też teraz pracuję w kontekście Krakowa. Czyli to przekonanie, że Polski Kodeks Karny z 1932 roku, Kodeks Makarewicza, rzeczywiście był bardzo nowoczesnym kodeksem, pierwszym w Europie, który nie penalizował tak zwanych dobrowolnych relacji seksualnych pomiędzy osobami tej samej płci. Aczkolwiek z jednym drobnym wyjątkiem. I tym wyjątkiem był właśnie artykuł 207, artykuł, który penalizował tak zwaną zawodową prostytucję. I on brzmiał mniej więcej w ten sposób, że kto z chęci zysku uprawia seks z drugą osobą tej samej płci, może dostać karę więzienia do lat 3. I jak widzicie, no jakby w samym tekście, ja go trochę sparafrazowałam, ale to jest bardzo podobne, jest tylko słowo zysk. No i to słowo zysk można było interpretować w przeróżny sposób. No i w przypadku historii, którą wam opowiedziałam z Krakowa, z szaletu, wystarczyło co butelka wódki. Ale w innych sprawach jest zaproszenie do kina, teatru, kolacja, postawienie kolejki wódki, czyli dochodzi do transakcji. Ktoś komuś coś daje, a wcześniej była relacja seksualna. To wystarczy. I to dokładnie tak to wyglądało w tej historii. Milicja zareagowała bardzo szybko, łącznie z tym, że ci wszyscy, którzy zeznawali, nie byli w stanie bądź nie chcieli podawać imion i nazwisk, podawali tylko pseudonimy, więc na przykład był taki pseudonim, że jeden z kelnerów z Hawełki, w ciągu kilkunastu godzin postawili wszystkich kelnerów z Hawełki, 47 rok, w rządku łącznie z kucharzami kazali wybierać, który to był, oczywiście nic ta wizja lokalna nie zmieniła, ale próbuję wam nawet na podstawie tej historii powiedzieć, jak dwa lata po wojnie, a służby w tym mieście, i to nie jest unikalne dla tego tylko miasta, jak mocno były przygotowane do tego, żeby prześladować osoby nieheteronormatywne. I zatrzymując tych dwóch dzierżawców, wpisano w tych raportach za pederastię. Nie wpisano z artykułu 207, później już w sprawie sądowej owszem, ale wpisano wprost za pederastię. I ten artykuł 207 pokazuje, kodeks Makarewicza funkcjonował w Polsce do 1969 roku. No to jest ten szczegół, który wywraca tę argumentację, którą, zwróćcie uwagę, słyszymy zarówno z prawej strony sceny politycznej, jak i z lewej strony sceny politycznej, że to społeczeństwo było aż tak bardzo otwarte. No nie było.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz, od 1932 do 1969 roku istniało w pełni stuprocentowo legalne narzędzie do penalizowania. I jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałam. 207 dotyczył zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Do penalizowania osób nieheteronormatywnych. To, co teraz robię, oprócz tego, że szukam tych bardziej afirmatywnych historii, to próbuję w tym archiwum znaleźć takie historie z 207, które troszeczkę by nam zbudowały ten kontekst. To jest dość trudne, a też ze względu na takie ograniczenie, że możemy badać historię sądową, upamiętnienia przeżywców, ocalałych, ale też ofiar nieheteronormatywnych w okresie II wojny światowej. I tak sobie kiedyś myślałam, że, bo zapytano mnie wtedy o miejsce, i tak sobie myślałam, że fajnie by było, żeby to miejsce to było właśnie skrzyżowanie Starowiśnej i Dietla, tam gdzie stał ten przepiękny, naprawdę przepiękny budynek szaletu miejskiego, w którym myślę, że było bardzo dużo szczęścia, bardzo dużo bólu, ale gdzieś tam, który odbijał tę rzeczywistość, taki symboliczny los tej społeczności tutaj na przestrzeni całego XX wieku. A czy to będzie też książka, czy muszę się zapytać? Pytasz mnie, czy będą oni dwa? Tak, będą oni dwa, ale nie będą się nazywali oni dwa, chociaż bardzo mnie to kusi, żeby zrobić opcji jeden, opcji dwa, opcji trzy. Jak u mnie w Krośnie, w miejscu, w którym mieszkałam, pamiętam, że kiedyś poszłam do kina i pani mi wydrukowała bilet, na którym było napisane opcy 8, pasażer Nostromo. Więc nie będzie onych dwa, ale będzie taka rzeczywiście, to będzie coś w rodzaju drugiej części i będzie to, o czym mówiłam teraz, z tych głównych miast w Polsce, będzie, to jest taki materiał, który do tego przygotowuję. Ale to, co mnie jeszcze, jak mi już jeszcze mnie dopytałaś, to, co jeszcze mnie boli bardzo tutaj, To jest kwestia czasu i cierpliwości oczywiście, to jest, że nie mam jeszcze takiej historii stąd, która byłaby historią w poprzek, to jest to, co mówiłam na początku, czyli taką, która omijałaby właśnie akta sądowe, policyjne, więzienne, która wychodziłaby z tych opowieści bardziej rodzinnych, mam to z innych miejsc, z innych miast, miasteczek. Ale myślę sobie, że po prostu Kraków, tak jak wszyscy tutaj mówimy, jest takim dość wolnym, zadymionym miastem, więc wierzę w to, że ona po prostu gdzieś na mnie czeka, tylko trzeba ją po prostu wyciągnąć na światło dzienne. To jest też do was prośba, że jeżeli macie je, to my na nie czekamy, ja na nie bardzo czekam. Przynieście mi te artefakty, przynieście mi te historie. Jeśli nawet macie tak zwany queerowy moment w głowie, wydaje wam się, że coś tam może być, to mówcie nam o tym, przekazujcie nam tę historię, bo czasem z takiego maleńkiego szczególiku, z jednego zdjęcia, z jednej odbitki jesteśmy w stanie naprawdę wykreować totalną historię i wierzę, że w tym mieście i w okolicach taka totalna historia jeszcze jest, czeka. I gdzieś moja intuicja mi mówi, że to nie będzie nieheteronormatywny mężczyzna, że to będzie nieheteronormatywna kobieta i na nią czekam. Dziękuję. No to myślę, że nie wiem jak wy, ale ja też bardzo czekam w takim razie na tą drugą część i zostawiam też tutaj z tym wezwaniem, że z takim call to action, że jeżeli znacie takie historie, to żeby szukać i pytać. Dziękuję ci bardzo, Joanno, bo to było przefascynujące i przyznam się szczerze, że mieszkam w Krakowie od ponad 20 lat i nigdy nie widziałam zdjęcia tego szaletu i są zdjęcia, tak? Też. Plany zachowane, niestety w onych jest taki plan tego zdjęcia, ale bardzo do złej jakości poszedł, musieliśmy już drukować, w drugim wydaniu będzie lepszy. Są plany, są zdjęcia, to jest naprawdę, nie mogę sobie teraz przypomnieć, a nie chcę, za bardzo jestem zmęczona, nie mogę sobie przypomnieć nazwiska architekta, ale to był taki, wiecie, domeczek z wywijanymi po prostu daszkami, to było całe w środku, naprawdę fenomenalnie zaplanowane, to był takim mały, nie chcę powiedzieć domek spotkań, ale można było to nie takie te motylki jak w Warszawie, blaszaki i tak dalej, nie, nic z tych rzeczy, to był naprawdę budyneczek, do którego fajnie można było wejść i spędzić czas i tak to rzeczywiście funkcjonowało, nie będę wchodziła w szczegóły, przeczytajcie. Ale jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, jak mi znów jeszcze oddałaś ten, bo mówię, zwróćcie uwagę, nieheteronormatywni mężczyźni, kobiety, ale to jest, co jest jeszcze też super fascynujące w kontekście całej Polski, czy całej Europy Środkowo-Wschodniej, całej, to jest to, że nad tym teraz strasznie pracujemy i staramy się, żeby wyciągać też te historie niebinarne, transpłciowe, to też tu jest, to jest tutaj gdzieś bardzo podskórnie ukryte.
ale też w kontrze do tego, co się dzieje współcześnie, żeby wreszcie zbudować taki mur przeciwko tej transfobicznej teraz, wcześniej homofobicznej fali ze prawej strony, która opiera się na takim myśleniu, że tego wcześniej nie było, że przed 1990 rokiem takiej opowieści nie było. Ona była, jest, my mamy tych bohaterów, mamy te źródła, my mamy tą historię. To nie jest tylko Berlin i kabaret, mówię o filmie. No to, że ich nie ma, tych historii, wynika z pewnego lenistwa intelektualnego badaczy i humanistów przez lata, którzy nie wyciągali tych historii na światło dzienne, albo nie mogli, albo nie umieli, albo nie chcieli ich zobaczyć. Więc jak mówię o szukaniu, no to ja, pojedyncza osoba nie jest w stanie zrobić tyle, ile grupa badawcza, ale one są gdzieś głęboko ukryte i myślę, że w Krakowie też się takie znajdą. Żeby wam coś zostawić z takiego materiału, to jest taka fascynująca historia o niebinarnej transpłciowej osobie z połowy lat 30. z Lublina, która osoba żyła kompletnie otwarcie przez w połowie lat 30. w samym centrum miasta, bez żadnych blokad, z kilkunastoma kochankami, w pełnym dragu, w środku miasta, nie tylko wieczorową porą. Jak najbardziej wyjście po chleb również musiało być okupione fenomenalnym ubraniem, świetnie zrobionymi paznokciami i włosami. Fenomenalna historia, ja ją zapisałam w takim tekście publiczne pudrowanie nosa dla dwutygodnik.com. I tak by to pewnie funkcjonowało, jak funkcjonowało przez lata, całe lata 30., gdyby nie donos pewnego lokalnego księdza, któremu któregoś dnia to zaczęło po prostu przeszkadzać. I tak się wszystko zaczęło w sensie prześladowczym. Więc szukam też takich historii w Krakowie, wierzę, że tu są interpłciowe, niebinarne, transpłciowe i że wyciągniemy je na światło dzienne. Dziękuję ci bardzo. Patrzę teraz tutaj na Żenię, na Nastę i na Kasię i już trochę Nasta z Żenią też opowiedziały o tym Krakowie i o tym, jak się też tutaj żyje. Natomiast ja bym chciała się was zapytać, i to jest też, Kasiu, do ciebie pytanie oczywiście, że co z waszej perspektywy i z waszych doświadczeń byłoby potrzebne, żeby Kraków właśnie był jeszcze bardziej przyjazny dla osób migranckich, ale też osób migranckich LGBT. Macie już pomysł? Nie. Dobra, to ja w takim razie powiem, bo właśnie kręciło mi się w głowie moje własne doświadczenie. Mam przepiękne doświadczenie z Krakowem jako pierwszy Pride na przykład i spotkanie transpłciowej osoby na ulicy, której mówię, że ma niesamowitą brodę i sukienkę, a ona mi mówi, że mam piękne tęczowe włosy. Natomiast z tymi tęczowymi włosami mogłam w Białorusi pracować w państwowym szpitalu dziecięcym dla dzieci i młodzieży. To jest taki szpital pod stolicą, który dla wszystkich dzieci i młodzieży od 0 do 17 lat jako LGBT plus psychoterapeutka z wykształceniem psychoterapeuty klinicznego. Przyjechawszy tutaj do Polski, po pierwsze, podczas swojego pierwszego Pride'u, takiego prawdziwego Pride'u, napotkałam jednocześnie falę tego czarnego anti-Pride'u. I to było dla mnie metaforą wolności słowa, w której wolność słowa oznacza jak wolność słowa miłości, tak i wolność słowa nienawiści. I do tego słowa nienawiści nie byłam przygotowana, byłam po prostu zrażona, że wolność oznacza to, że to nie jest tak białe i piękne i w kwiatach. Chociaż sam Pride, tak, był biały, piękny, w kwiatach, tęczowy i super, i ludzie chodzili nie tylko ubrani sami za siebie, ale też jakichś jednorożców i ufoków, i takie widziałam w Mińsku na Unicornie. To jest raczej takie sci-fi i fantazyjne społeczność geeków. Natomiast nie widziałam po prostu z doświadczenia w szkołach, w szpitalach, nie mówię o psychiatrycznych, a w zwykłych szpitalach, bo ja pracowałam w zwykłym szpitalu po prostu jako psychoterapeuta, który pomaga. I do mnie mogli zwracać się nastolatkowie, dzieci, którzy powątpiewają lub mają świadomość, że są queerowi i z tego coś przeżywają. I rodzice spokojnie zwracali się do mnie na każdym swoim społecznym medium, w Instagramie, w Facebooku. Miałam przypiski, że jestem LGBT plus psychoterapeutką. I rodzice przewozili do mnie swoich dzieci, które mają z tym pewne powiązane trudności, zwątpienia, jakieś emocje, z którymi dają sobie rady.
lub nie dają. W Polsce takiego jeszcze nie spotkałam. Również nie spotkałam możliwości tak otwarcie mówić o psychologii dla osób LGBTQ+. Ja tak trochę jestem pod wrażeniem z tego, co usłyszałam, dlatego że myślę, że to był jakiś 45, 47 rok. No, ja teraz myślę, że kiedy będzie, ona będzie jakaś tam zmiana, nie mogę powiedzieć, że jakaś wiktory, ale jakaś zmiana na przykład w moim kraju, to nie jestem pewna, że ja będę miałam tam miejsce dla siebie. I teraz dużo dla tego robię i dużo mówiliśmy tu o Pride'ach, to tak naprawdę byliśmy w Krakowie, w Warszawie i w Wilniusie w tym roku na Pride'zie. I to było dla nas takie, czegoś nie wystarczyło nam, a czego nie zrozumiała. Wtedy zrozumieliśmy, że po prostu było bezpiecznie. Dlatego, że co wszystko, co do tego było, to były te same queer kolony. Kolony, tak, nie? Kolumny, tak, na marszach tych naszych protestowych. Dziękuję żonie, że ona ich organizowała. I to był Kijów. To był 8 marca i Pride w Kijowie. I to było po prostu strasznie. I to było tak, jak na marszach w Białorusi. z dużą ilością policji, bardzo dużo było tych ludzi, które nie tylko tam byli, ale które, dlaczego my zjechaliśmy z Kijowa, nie dlatego, że zaczęła się wojna, my zjechaliśmy wcześniej, dlatego, że otrzymywaliśmy pogróżki, tak, i nie chciałam stwierdzić, czy to jest żart, czy nie, że jeden człowiek, który nazywa się, siebie nazywa ultranacy, szuka mnie, żeby likwidować. To nie chciałam to sprawdzać. Dlatego tak trochę jest smutne dla mnie, ale co dotyczy mojego doświadczenia migranckiego, uchodźskiego, uchodźczego, tak, to tak naprawdę to są pytania do mnie, dlatego że tak naprawdę nie odczuwam się na równi. Ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. I odczułam to wszędzie, kiedy jedę na rowerze i ktoś krzyczy na mnie, dlatego że po prostu jedzie na mnie chłopak tu jakiś i krzyczy, kurwa, a ja nie rozumiem. I ja rozumiem, że to ja nie mam racji, chociaż ja jestem, ja mam rację, ja jadę tam, gdzie mogę jechać. Albo kiedy nas przypomniała policja, że my przeszliśmy nie tam drogę. I tak, to było tak, ale przed nami szła mężczyzna i ja nie mogę ten fokus zjąć, że to był mężczyzna, który mógł powiedzieć, wyprowadzali się stąd na tego policjanta, a my byliśmy dwie kobiety z torbami, z jedzeniem i dlatego nas zatrzymali i nie chcieli wypisać nam kwitancję. Powiedzieli, że albo tutaj płacicie, albo jedziemy do posterunka. I po prostu, i żona mówi, spytaj go, dlaczego on nie zatrzymał mężczyznę, a ja po prostu myślę, 50 albo 500 złotych, 50 albo 500, nie będę pytałam. I wtedy ona zaczyna po angielsku, a człowiek mówi, a ja nie wiem angielskiego. I to było po prostu dla mnie to takie, no chciałabym odczuwać siebie na tak jak wszyscy, ale rozumiem, że nie mogę, po prostu dlatego, że... Nie dlatego, że jestem lesbijką, ale dlatego, że jestem nie z tego miejsca, nie z tego kraju i nie wiem, co z tym robić. I nie wiem, czy potrzebuję jakiegoś wsparcia, czy możecie coś zrobić, żeby my odczuwaliśmy siebie. Dlatego, że tak naprawdę, no to ja rozumiem, że to jest, no rozumiem tych ludzi, którzy są niezadowoleni, że nie mogą znaleźć sobie mieszkania, że nie mogą znaleźć pracy. No to ja rozumiem, że to tak jest. Bardzo wiele tak patrzę teraz inaczej na różne podzieje, które były w Białorusi do tego. Zawsze było okej dla mnie do uchodźców, uchodźczyń, ale teraz rozumiem, że no, jedna rzecz to myśleć o tym, a druga rzecz to przeżywać to. Dlatego bardzo chciałabym takie współpracy tak naprawdę, żeby rozumieć, jak możemy być, no nie chcę mówić korzystni, ale jak możemy robić tak, żeby było to dla wszystkich okej. Bo do tej pory tak naprawdę wszyscy, z kim komunikowałam, to byli polskie feministki, dlatego że byłam w 18 roku tu na fali, na feministycznej akcji letniej i w tym roku byłam. I tak naprawdę to były te kobiety, których widziałam i to otoczenie, które mnie bardzo wspierało i te dyskusje po prostu, to dla mnie jeszcze motywacja, jeszcze lepiej wyuczyć języka polskiego. Ale... to nie mogę powiedzieć, co może Kraków zrobić dla mnie. Chciałabym powiedzieć, co ja z Krakowem razem możemy zrobić, żeby było wszystkim okej. Tak by powiedziałam.
Во-первых, да, большое спасибо Насте за то, что она говорит, ну, про опыт людей, которые приезжают сюда. Я со многим очень сильно идентифицируюсь, потому что через многое прохожу, в том числе сам здесь, из того, что она рассказывает. В першій кольності хочу подякувати Насті за те, що вона мовила о досвідченню обцекраївці ту в Кракові, ту в Польщі, бо сам ідентифікуюся з її словами в дуже дужому ступню. І від себе повім, що теж просто вспірам лайк. Для меня очень важна также тема трансздоровья, здоровья трансгендерных людей. Я говорю о том, что есть вопрос доступности медпомощи, но он есть не только в Польше, он есть в целом в России, в Беларуси, в Украине, везде он здесь есть. И я много занималась этим вопросом в Беларуси. Это было споро, так. Powiem po drugie, że jest dla mnie bardzo ważne pytanie wsparcia medycznego. I to nie jest tylko pytanie, które potrzebuje uwagi w Polsce konkretnie, ale po całym świecie. I ogólnie na przykład w krajach Europy Wschodniej, Białoruś, Rosja, Polska się tu nie wyróżnia do innych państw. Zajmowałam się tym pytaniem dość długo. В Беларуси, поскольку я совершала там открытый трансгендерный переход и писала об этом материалы, организовывала мероприятия, на которых рассказывала, как это происходит и так далее. И здесь, когда я приехала, теперь я чувствую себя не активистом, который рассказывает как, а тем человеком, которому нужны такие мероприятия, воркшопы, статьи, которые можно почитать о том, как это происходит здесь и как получить медпомощь трансгендерному человеку здесь. Zacznę teraz tłumaczyć od końca, bo Żenia mówi o tym, że jeśli w Białorusi występował jako osoba aktywista, która zrobiła przejście z jednej płci na drugą i opowiadała o tym, jak to się robi w Białorusi, jakie w ogóle są procedury, co musisz przejść i tak dalej, doświadczenia, teraz w Polsce on jest osobą, która potrzebuje tego wsparcia, tych informacji, potrzebuje dowiedzieć się, jak to się robi w Polsce, jakie w ogóle są możliwości wsparcia, w tym też medycznego. I no, to się trochę różni, sama sytuacja. I to, że on wcześniej był organizatorem eventów, takich jak dzisiejszych spotkań integracyjnych dla osób LGBT i czuł się osobą bardzo aktywną społecznie, to teraz w Krakowie jest osobą, która trochę jest zagubiona. Здесь нужно понимать, что в целом трансгендерное сообщество, оно всегда очень сильно изолировано в сравнении с ЛГБ-сообществом. Это всегда очень большой барьер, начиная с того, чтобы выйти из дома, потому что, ну, для многих дисфория — это то, что мешает буквально одеться и показаться людям. Это очень большая изоляция, и в том числе для людей с ментальными расстройствами, которые тоже очень сильно изолированы. И для меня, наверное, важно, чтобы эта информация была доступна, чтобы я мог найти ее не только в интернете, но это, возможно, большой далекий запрос. Но да, это было бы очень неплохо для любого города польского, но для Кракова в частности. Женя мусит też powiedzieć, jakby подкреслить, że to jest dość trudne dla osoby transpłciowej, nie po prostu osoby z LGBT, ale z osoby z T, tak? Żeby nawet wyjść do społeczeństwa. Czasami problemy dysforyjne dotyczą na przykład obrazu swojego ciała i jest trudne po prostu ubrać się i stać przed oczami innej osoby. I też to dotyczy nie tylko osób transpłciowych, ale też osób z zaburzeniami mentalnymi. I fajnie by było zarówno informacje o możliwościach uspołeczniania się dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tak i też dla osób transpłciowych, znajdować nie tylko w internecie przez wyszukiwarkę Google, co i tak jest dość trudne w tym momencie, ale jakby to było umożliwione w obrębie miasta, to jasne, że jest idealistyczne, bardzo utopijne w
wyobrażenie, ale byłoby to naprawdę pomocne. I ja to do słów Żeni dołączę, bo też byłam, jedno z pierwszych moich doświadczeń z Krakowem, poza pozytywnymi, były plakaty, w których rodzina utula się od spadającego tęczowego deszczu, jak od strzałów. I było dla mnie to okropne, znacznie gorsze niż to, co widziałam w Białorusi, chociaż ja znam, że w Białorusi jest ta dyskryminacja i zabierają do więzienia osób LGBTQ+. Natomiast na przestrzeni społecznej możesz wypowiadać się absolutnie prawnie, spokojnie, że jesteś. Ja wypowiadałam się wiele razy, będąc psychologiem klinicznym w szpitalu państwowym. Czyli to było takie stanowisko dość trudne do tego, żeby eksperymentować, powiedzmy, tak stawiać się. A ja właśnie to robiłam i to dla dzieci i młodzieży i nikt mnie nie zabrał do więzienia. I właśnie tylko nabierałam w tym momencie mocy i mówiłam, że LGBT istnieje i istnieją psychologowie LGBT nie po to, żeby zmieniać płeć lub orientację, natomiast żeby wspierać człowieka w jego drodze ku szczęściu. I tego mi brakuje w Polsce również. Да, я присоединяюсь к словам Каси и вспоминаю о том, что я в Кракове впервые увидела наружную рекламу, на которой были транслюди. И это было просто вау, это было очень сильное впечатление. И я сфотографировал и рассылал это всем своим друзьям в Беларуси, и это было потрясающе. Женя вспомнил о том, как увидел в Кракове właśnie рекламу особы транспортовой и был bardzo заинспированы и присылал это до каждого своего приятеля. И теперь вспомнил, что też zobaczyłam tę reklamę osoby transpłciowej, która mówiła, że jestem kobietą, bo tak się czuję. I też robiłam to samo, przesyłałam do wszystkich swoich przyjaciół, bo to było super inspirujące. To sukienka, to było w sukience Adidas, a nie, Just Do It? Nike. No właśnie. Myślę, że jakby słyszymy to i bardzo dzięki za... Tak. Ja tak, przepraszam, bo tak jest gościnnie i tak otulnie jak w domu, że tak zeszłą do emocje, ale jestem aktywistką oddolną i muszę jeszcze mówić o tym, co powinnyśmy tak naprawdę zmienić. To tak naprawdę to, co bardzo mnie wkurza, to nie tylko dotyczy Krakowa, ale Polski w całym, ale dużo było... Jestem aktywistką i pomagam tam, gdzie jest problem i dużo zrobiliśmy dla... uchodźczyń z wojny i wiosną z koleżankami z Białorusi zrobiliśmy taką inicjatywę Support Your Woman o seksualnym przemocy seksualnej. Tak, o seksualnej przemocy. Zebraliśmy pieniędzy, pracowaliśmy z tymi ludźmi i tutaj w Krakowie jest taka Ukrainka, która zrobiła taką inicjatywę, Martynka. I jest super. Nastia. Tak, Nastia. Wczoraj czy dzisiaj jest w New Yorku, jakąś tam nagrodę otrzymuje i bardzo jestem dumna z nią, ale dla mnie to jest tak naprawdę dużym pytaniem o tej aborcji dla tych, którzy byli zgwałceni, którzy przyjechali dotąd w ciąży, dlatego że rozumiem, że w Polsce trochę to już jest złapane i kobiety mniej więcej rozumią, co robić, ale ja rozumiem, że kobieta w takim stanie po wojnie, bo dużo ludzi wywieźliśmy, ewakuowaliśmy i widzę ludzi, a Białorusiny to w ogóle kiedy, no i Żenia naprawdę tak ma to, też to doświadczenie, że to jest podwójna emigracja, kiedy na początku ty jedziesz do Ukrainy czasem z jednym tam plecakiem, a wtedy ty na nowo, no, drugi raz biegniesz z wojny, to nie wiem, czy jest możliwe to zrobić, ale drugie pytanie to liczę, że to można zmienić. Tak naprawdę pracujemy teraz z żoną, to żona idea jest, bo jestem prawniczką, że zaczęli się takie wypadki z boku policji do nastolatków. Zaczynają ich zaczepiać i to jest dla mnie bardzo niebezpiecznie, dlatego że moja córka ma 13 lat i przechodziła drogę w tym, tak, w słuchawkach. I on zatrzymał ją, on rozumie trochę, ale zrobił wygląd, że nic nie rozumie, ale było bardzo przerażone, dlatego że przyszło do domu i powiedziała, że on pokazywał na ręce, być może na kajdanki i na samochód.
to ja po prostu rozumiem, że jeżeli moje dziecko, jakiś policjant zabrał w kajdankach samochody, to ja nie wiem, co by ja zrobiłam z nim. I byłoby mnie wszystko jedno, że jestem tam migrantką czy nie. I druga sytuacja była, kiedy policjanci podchodzili do nastolatków około Krakowskiej i prosili, żeby dali jakieś dokumenty i powiedzieli, żeby dali paszport polski, rozumiejąc, że to są dzieci nie z Polski. Nie z Polski i to dla mnie bardzo jest taki straszny dzwonek, dlatego że ja rozumiem, że no, teraz dzieci wyglądają nie jak dzieci i widzę na przyjaciółek moje na przykład córki, które mają 16 lat, a wyglądają na 19 i tak naprawdę boję się, że po prostu nie wszyscy z historii wiemy. To chcemy zbierać takie case'y i wtedy pisać do ombuds office'a i coś z tym robić, ale jeżeli jest możliwość jakoś powpływać w Krakowie na chociażby tę miejscową policję, to byłoby super, dlatego że to dużo jest nastolatków i nie bardzo odczuwają się bezpiecznie w tej sytuacji. To jest mega ważne, co mówisz, bo na przykład też nie byłam świadoma takich sytuacji, że to się może zdarzać, więc myślę, że to jest coś, nad czym możemy też popracować. Więc dziękuję wam bardzo. Słuchajcie, mamy już bardzo mało czasu i pewnie już Noir tutaj się bardzo irytuje, ale mamy jeszcze Mateusza, któremu kazałam tutaj czekać tak bardzo, a bardzo mi zależało na tym, żeby dzisiaj się pojawił, bo też już wymyślałam kilka różnych rzeczy, żeby gdzieś Mateusza ściągnąć. I tak naprawdę mieliśmy taką konferencję 24 lutego o kuratorce Nowak przed kuratorium i to miała być właśnie taka konferencja przeciwko jej homofobicznym i transfobicznym wypowiedziom i zrobiliśmy tą konferencję, bardziej ją nagraliśmy, ale już to już było w czasie, w którym już wiedzieliśmy, już była, wszyscy wiedzieli, co się wydarzyło 24 lutego i tak bardzo chciałam zrobić coś takiego pozytywnego też właśnie, żebyśmy mieli też okazję porozmawiać, więc Mateusz jest też taką osobą, która jest niesamowicie inspiruje i swoją energią i tym wszystkim, co robi, też queerowe rzeczy w teatrze. I chciałam się ciebie też na ten koniec zapytać właśnie, czy to jest w Krakowie trudne? Czy trudne jest to uspołecznianie sztuki i kultury, którą też robisz poprzez wiele zaangażowań, czy na temat uchodźczy, czy na temat właśnie LGBT, czy też tematy kobiece, czy w ogóle wszelkie tematy społeczne? I czy to jest trudne też i w takim też kontekście queerowania tej kultury? Po pierwsze, bardzo czy siedzę tutaj z wielkim zainteresowaniem, więc nie musisz mieć wyrzutów sumienia, bo to bardzo ciekawe wszystko, co mówicie. Ja muszę powiedzieć, że ja żyję w jakiejś bańce takiej bardzo pozytywnej. To znaczy ja żyję, jestem aktorem w Krakowie, głównie jestem aktorem Teatru Słowackiego. Teatru, który jeszcze przed 24 lutego tego roku miał spektakle z napisami po ukraińsku. Teatru, który ma spektakle, które są migane, jest teatrem, który ma audiodeskrypcję do spektakli robione, więc jest takim teatrem, który bardzo mocno walczy o to, żeby jak najwięcej o tą inkluzywność sztuki. Robimy projekty, jest spektakl, który ostatnio na mnie zrobił gigantyczne wrażenie, którym nie gram, tylko byłem widzem, się poryczałem jak dziecko. To jest spektakl Spóźnione odwiedziny, Tana Hilla, który opowiada o spotkaniu dwóch rodzin. Jedna rodzina to są rodzice chłopaka, który upokarzał swojego kolegę w szkole, a upokarzał go ze względu na jego orientację seksualną i ten chłopak popełnia samobójstwo i ta rodzina się spotyka i próbują jakoś ten temat przegadać, rozgadać i jakby pokazuje całe spektrum uprzedzenia wobec osób queerowych. Polecam serdecznie ten spektakl, jest naprawdę strasznie ważny. Teraz Spóźnione odwiedziny Tana Hilla. A teraz będziemy robić kolejny tekst Tana Hilla, Botticelli, w którym dotykamy tematu władzy, kościoła i tego, jak władza używa tematów LGBT po to, żeby tą władzę zdobywać, jak się demonizuje określoną społeczność po to, żeby potem jako tego wroga stworzonego sztucznie używać po to, żeby łatwiej kontrolować ludzi. Co zresztą jest mechanizmem dość znanym w historii i jakby nie, on nie jest jakoś specjalnie ten. Więc ja muszę powiedzieć, że ja z mojego punktu widzenia jakoś czuję się w takim bardzo uprzywilejowanym i fajnym miejscu, że naprawdę się jakoś udaje mi się obracać wokół wspaniałych ludzi. Zresztą a propos działania w Krakowie, to was serdecznie też zapraszam na również budynek Teatru Słowackiego na Radziwiłłowskiej, gdzie stowarzyszenie Salam Lab robi swoje spa i tam każdy z was, jak macie jakąś fajną inicjatywę inkluzywną, to może tą inicjatywę w tym miejscu i tam realizować. I tam to miejsce po to jest, żeby każdy mógł przyjść z ulicy, powiedzieć, chce zrobić to albo to
i chcę tam zapraszać ludzi, żeby się czuli dobrze, bo to ma być takie miejsce, które jest takim miejscem, które ma być dla wszelkiej maści uchodźców i osób, które po prostu chcą się czuć dobrze i bezpiecznie, to tam mogą być. Zresztą jest piękna taka wystawa wszystkich możliwych flag, od biało-czerwonej przez tęczową, przez Wolnej Białorusi i tak dalej, więc naprawdę miejsce mam wrażenie, że właśnie dla każdego, kto chce się poczuć w Krakowie dobrze, jest tym miejscem. No, to, co mówicie wszystko, to jest jakaś straszna walka, którą mamy przed sobą, bo mam takie poczucie, że jestem w jakimś takim punkcie przełomowym. Mam nadzieję, że ten przełom w końcu nastąpi i że będziemy żyć w kraju, w którym go będziemy i mieście, z którego będziemy coraz bardziej dumni. Chyba tyle. A jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, bo jeszcze takie wyjście poza tą bezpieczną strefę, w której jestem, tego teatru, tego spa, tego działalności wobec uchodźców, wobec osób, które są wykluczane przez nasze państwo, to jest takie jedno miejsce, które rodzi mój autentyczny strach, z którego też się pojawiłem wtedy pod kuratorium, to jest strach o moich synów. Znaczy jakby ja zostałem kiedyś poproszony przez taką aktorkę Julkę Kamińską, czy ja bym ewentualnie też został twarzą, oficjalnie sojusznikiem, czyli że tak powiem, zarejestrował się w kampanii przeciw homofobii jako sojusznik. I oczywiście powiedziałem tak, po czym jak do mnie zadzwonili ludzie z KPH, to sobie miałem taką mikromyśl, a po cholerę mi to. I dokładnie jak złapałem tą myśl, to powiedziałem, aha, właśnie dlatego, że pojawiła się ta myśl we mnie, to muszę to zrobić. I potem był taki moment, w którym to się wiąże z jakimiś tam zdjęciami i rozmową, która jest rejestrowana. I w tej rozmowie był taki moment, który nagle poczułem bardzo fizycznie, dlaczego to robię. To właśnie robię to dla Jaśka i Deantka. Nie wiem, jakie będą ich wybory życiowe, jak się życie ich potoczy, co w życiu, jaka się okaże ich seksualność, bo są jeszcze w wieku, w którym to się wszystko urodzi. Ale nie chciałbym, żeby jakakolwiek droga, jaką będą iść, była przyczyną ich cierpienia. I jakby jako rodzic bardziej myślę sobie, że jak sobie wyobrażam, że będąc rodzicem, człowiek się może bać o to, czy jego dziecko zostanie zatrzymane na ulicy, czy właśnie spotka się z jakąś przemocą. Też pamiętam Paradę Równości 2003 roku i cegłówki, które leciały bodajże w ogóle z Wawelu chyba, z murów wawelskich. Jakaś absurdalna odwrócenie się historii. Że jakby będąc ojcem, to sobie nie mogę wyobrazić. Znaczy jakby nie boję się przemocy, która będzie skierowana wobec mnie, ale boję się przemocy, która może być skierowana wobec moich bliskich i dlatego warto być sojusznikiem. Dzięki wszystkim. Nie mamy już czasu na dyskusję, ale zachęcam gorąco do... Osoby jeszcze tutaj będą pewnie jeszcze chwilkę, więc zachęcam gorąco tutaj do kuluarowych rozmów przy Seciku Nuara, który myślę, że zaraz mnie zabije za to, że jeszcze tutaj jesteśmy i nie posprzątaliśmy. Także dzięki wam wszystkim i Pryzmat jeszcze trwa. Także dziękuję wam jeszcze raz. Jeszcze w ramach reklamy, jak już wspomniano o Radziwiłłowskiej 3, to jeszcze wspomnę o innym adresie Świętego Krzyża 11. To jest przestrzeń Fundacji Edukacyjnej Nozika, która jest też mega otwarta, LGBTIK+, i ogólnie prowadzi sporo różnych spotkań, gier planszowych, larpów. W ogóle można tam przyjść ze swoją własną inicjatywą i będą na to otwarci i podejmują kwestie queerowości w integracji w obiegu wolontariuszy kultury.